Cześć widzowie, po drugiej stronie ekranu wasz ulubiony valorantowy youtuber, Kriv. Nie no, tak serio, zdaję sobie sprawę, że raczej nie ulubiony, ale mam nadzieję, że podobają wam się moje materiały. Mniejsza z tym, przejdźmy do sedna. W dzisiejszym materiale chciałbym wam pokazać poradnik na najlepsze planty, inaczej mówiąc podkładanie spajka na wszystkie mapy w Valorancie. Jeżeli interesuje was jakaś konkretna mapa, to w opisie materiału będziecie mieli zaznaczony czas, od której minuty filmu jest jakaś ta mapa. Ten film będzie pokazywać jakieś fajne triki i planty w lepszych miejscach niż standardowych, gdzie każdy podkłada tego spajka, bo to jest mało skuteczne i zbyt oczywiste. Pokażę wam, jak zrobić jakieś fajne akcje na te planty pod spajka. Tak jeszcze chciałbym wspomnieć, że nie mieliście jakiegoś większego problemu, żeby wbić 50 łapek w górę pod poprzednim materiałem. Więc teraz mam dla was wyzwanie, żebyście wbili ich 65 pod tym filmem. Zobaczymy, czy dacie radę. Myślę, że wam się nie uda, ale przekonajmy się, jaką macie moc. Oczywiście również zostawcie subika na moim kanale, a ja będę wam wdzięczny. Ogólnie to wbiliśmy 2000 subskrypcji, więc doceniam to i bardzo dziękuję. Na mojej społeczności na YouTube dałem wam znać o fajnym pomyśle na film z tej okazji. A teraz nie przedłużajmy i lećmy z materiałem. Split Site A. Na tym sajcie pokażę wam 3 planty. Na każdej mapie będę pokazywać pozycję na podłożenie spajka postacią Sage. Ponieważ jeżeli ktoś będzie miał w drużynie tą postać, to oczywiście plantowanie spajka będzie łatwiejsze, przez to, że posiada ona swojego walla. W każdym razie pokażę wam, jak to będzie wyglądać z wallem i bez niego. Jak dobrze wiemy, większość z was zaplantuje w jednym z tych dwóch miejsc, ale według mnie te miejsca są useless, widzowie. I pierwsze miejsce, w którym ja proponuję wam, żeby zaplantować, to jest tutaj, na początku sajta. I oczywiście jak macie Sage z wallem, to możecie go postawić tutaj, żeby przeciwnik miał mniej czasu, żeby dostać się do spajka. Ale jak nie macie, to nie szkodzi, widzicie spajka z okna oraz od spawna atakujących, więc tam możecie się rozstawić ze swoimi kolegami ze swojej drużyny. Kolejne dobre miejsce to jest ten róg na sajcie A. Jeżeli ktoś z waszej drużyny posiada Sage, to możecie postawić walla, a potem skoczyć do środka i tam kampić. A jak nie, to po prostu wystarczy dobrze się rozstawić. Na spajka macie widok z okna, więc wiecie co robić. Ostatnie dobre miejsce na tym sajcie jest to od razu po prawej, jak wejdziecie na site. Standardowo wall tako, na tego planta możecie patrzeć z różnych lokacji, na przykład tutaj na dole pod heavenem, ale to miejsce jest raczej zbyt oczywiste, więc lepiej ustawić się w oknie, bądź od spawna atakujących. Split Site B. No to tak, pierwszy plant i chyba najbardziej skuteczny. Jest to właściwie w tym miejscu. Jak jest Sage Wall tutaj, tak i o. Macie widok od wejścia ze spawna, możecie zrobić line-upy na jakieś postacie z garażu. Jak już jesteście w garażu, to starajcie się piknąć dopiero jak ktoś będzie defować. Jeżeli macie czas, to możecie się ustawić też na heavenie, bo stamtąd również widać doskonale spajka. Lub ewentualnie jeszcze możecie stać tutaj, ale to jest duże ryzyko, że padniecie. Następny plant jest tutaj, w rogu, od strony heavena. Jeżeli macie Sage, to możecie postawić walla i kitrać bąka przy tym spajku. Kiedy zrobiłem fajne akcje w ten sposób i serio, uwierzcie mi, że to jest bardzo skuteczne, jeżeli ktoś potrafi zrobić dobrą akcję. Co do pozycji, to mamy widok z Gardena na spajka oraz Heavena. Mega spoko umiejscowienie spajka według mnie. Ostatni plant, jaki wam chcę pokazać na tej mapie, to jest właśnie w tym miejscu, przy Gardenie. Oczywiście najlepiej jak macie walla, to go postawcie w ten sposób i spajk jest totalnie schowany, można powiedzieć, że go nie ma nawet na sajcie. No i wiadomo, chowacie się na Gardenie i bądźcie wcelowani w plecy, aż dopóki nie usłyszycie, że ktoś niszczy wam walla. Dobra, kolejną mapą będzie Bint, site A. Pierwszy plant będzie typowy pod Sage, podstawcie spajka w tym miejscu i już wam pokazuję pełno ciekawych pozycji, gdzie mogą stanąć koledzy swojej drużyny, bądź ty. Za beczką, w lampach, od spawna i różne inne ciekawe kombinacje. W drugim plancie musicie iść przez buffroom na site A i od razu, jeżeli nikogo nie ma, stawiacie walla i plantujecie spajka tak jak ja na waszych ekranach. No i możecie się kampić i stanąć przy spajku, bądź wskoczyć i wychylić na pudło, tylko że to jest duże ryzyko, jeżeli macie słabego aima, że dostaniecie kulę na twarz. A tak poza tym można jeszcze przekampić się w łazience. Jak wiadomo, większość graczy plantuje spajka w tym miejscu. Imo, nie róbcie tego, bo to jest zbyt oczywiste. Zamiast tego możecie postawić spajka tutaj o, mianowicie obok. Macie widok z okna, jak i z łazienki, a jak chcecie zagrać na walla, to zróbcie tak jak ja teraz na ekranie i możecie tutaj się przykampić, będąc wcelowanym. Jak usłyszysz tylko defowanie, wychylasz się i polecam skanować przez tą beczkę, bo da się. Site B. Okej, przechodząc na site B, mam dla was ciekawego planta, o nim raczej nie wiedzieliście. Jak staniecie przy tym metalowym czymś na środku, wręcz przykleicie się do tego i popatrzycie trochę wyżej, to uda wam się zaplantować tak jak mi na tym czymś. Jest to bardzo skuteczne, jeżeli chcemy widzieć spajka z większości pozycji. Dosłownie, nawet w oknie nie musisz za bardzo wychylać i widzisz tego spajka. A ja kiedyś dzięki temu plantowi wygrałem ostateczną rundę, bo gościu powybijał nas i przez to, że był do góry ten spajk, nie zdążył go zdefować i wygraliśmy. Następny plant jest w rogu site'a, plus walla możecie postawić na dwa sposoby. Jeżeli ktoś w drużynie gra Sage, to oczywiście może to wykonać. Tego planta głównie widzicie z dwóch pozycji. Okej, jesteśmy przy ostatnim
dobrym plancie na bindzie. Te podłożenie jest trochę bardziej ryzykowne, bardziej go się używa, gdy ktoś zrotuje z A na B. Będzie miał czysty side, to wtedy podejdzie sobie wróg i zabunkruje się wallem, a potem będzie wyczekiwać na swoje ofiary. Ascent, side A. Pierwsze co, stawiamy walla na heavena i mamy szparę też do góry, żeby postrzelać. I plantujemy na longę od spawna, tak żeby była dostępność większości pozycji dla wszystkich członków twojej drużyny. Drugi plant to jest taki do rogu, specjalnie pod walla. Po zaplantowaniu spike'a stawiacie swojego walla. Nie widzę tutaj jakiejś większej filozofii, żeby to opowiadać o tym plancie. Wiadomo, rozstawiamy się jakoś dobrze i umiejętniej na sajcie. Następne podłożenie chyba jedno z najlepszych na tym sajcie. To znaczy, stawiamy spike'a w tym miejscu, co ja tutaj, oraz jeżeli posiadamy sejf w drużynie, daje ona walla takiego, o właśnie. I idziecie kitrać bonka głównie na longu od spawna. Ascent side B. Pierwsze o co was bardzo proszę, to nie stawiajcie spike'a w tym miejscu, szczególnie jak jest Killjoy, bo ona ma swoje śmieszne granaty i wtedy ona tam najczęściej je rzuca, bo to jest tak oczywiste. Pierwszy plan za skrzynkami, który da się skanować. Według mnie bardzo dobra pozycja, oczywiście można zajść z innej strony lub z dwóch naraz, jeżeli macie swoich teammate'ów. Plan to mamy podobną sytuację co na splicie, kładziecie sobie spike'a tak, że praktycznie go nie ma nawet na sajcie, tylko jest poza nim. No i jak macie naszą główną bohaterkę tego odcinka, inaczej nazywaną Sage, to stawiacie sobie takiego walla, jak ja postawiłem i działacie. Następnym ciekawym plantem jest to ten róg. To podłożenie jest typowo pod sejf, ale też można wykorzystać do tego granaty Killjoy. Wystarczy, że rzuci ona je tam do środka i nawet jak ty zniszczy ścianę, to będzie musiał się pogodzić ze śmiercią poprzez granaty Killjoy. Możecie schować się gdzieś na backside lub w innych miejscach, to już zależy od was. Oj, powiem wam, że na tej mapie, jak i na sajcie, jest dużo ciekawych plantów, więc przedstawiam wam przedostatni plant na sajcie B, Ascent. Kładziecie sobie spike'a tak praktycznie na schodach, żeby móc uciec ze site i przykampić się. Jest to najczęściej wykorzystywane w sytuacji 1 na 1. Jak macie walla sage, to możecie sobie go postawić z kulturką, tak jak ja wam walnąłem przed chwilą. Ostatni plan to jest tutaj przy ścianie na skrzynce i tutaj nie będę się jakoś rozpowiadał, stoicie gdzie chcecie i gdzie wam się podoba i wykorzystujecie swojego skilla. Fracture side A. Pierwszy plan na mapie Fracture, który chcę wam pokazać, to jest tutaj, w rogu site'a, żebyście mogli się schować do swojej nory oczywiście. Jak macie, to stawiacie walla w ten sposób co ja, a jak nie, to nie szkodzi i chowacie się w takich miejscach, jakie wam pokazałem na ekranie. W ogóle zdałem sobie sprawę, że ten odcinek będzie długi. No ale cóż, jak już mówiłem, wszystko macie w opisie. Każdy czas danej mapy. Jakby komuś się nie chciało oglądać całego odcinka. A wracając, następnym plantem jest tutaj ten róg u góry. Ale go polecam tylko i wyłącznie, kiedy macie sage. Stawiacie spike'a, potem walla i idziecie zająć dobre pozycje tak, aby zabić przeciwnika. Okej, następnym plantem będzie róg, ale pod żadnym pozorem nie stawiajcie go w tym rogu, bo tutaj jest gorsza widoczność na spike'a, więc osoby z nory nie będą go widzieć. Tylko postawcie go tak jak ja na waszych ekranach, wtedy z dalszego dystansu widać spike'a i jak ktoś będzie chciał go zdefować, to go zabijecie. Dobre też to jest dla osób, które grają snajperką i chcą na daleko poczekać na swojego przeciwnika. Dobra, chyba najlepszy plant na tym secie. Według mnie, jeżeli posiadacie walla, zobaczcie, stawiamy go w tym miejscu, a potem stawiamy ścianę i po pierwsze możemy skanować, a po drugie, jeżeli ktoś nie ma postaci takiej jak na przykład Jet, to musi zniszczyć tę ścianę dwukrotnie aż, żeby wejść na site i zdefować spike'a. Fracture side B. Okej, pierwszy plant będzie przy ścianie i najlepiej potem jak macie walla, to Sage może się skampić w tym spike'u, a ktoś może ją asekurować z tuby i celować do przeciwników oraz ich wyjaśniać. Macie łatwą rundę. Kolejne podłożenie będzie znajdować się w tym rogu, tak żeby osoba stająca w tubie mogła w sumie wykreować tą rundę, ale też widać tego planta z innych pozycji, więc macie duży obszar możliwości, jeżeli chodzi o obronę tego spike'a. No i ostatnie na tej mapie oraz na sajcie podłożenie jest tutaj. Przy schodach, ten plant według mnie jest najlepszy na tego sajta, ponieważ odcinacie całkowicie wallem sajta i musicie pilnować tylko tuby, lub jak ktoś zrobi wam zadymę z waszej ekipy na mida, to może wam zmylić przeciwników. Breeze side A. Okej, na tym sajcie musicie stanąć sobie w tym miejscu co ja i postawić spike. Jak to zrobicie, stawiacie walla i dobrze się rozstawiacie. Według mnie jesteście wtedy nie do pokonania. Przeciwnicy płaczą jak widzą. Okej, next plant jest typowy pod walla. Stawiacie go sobie tak o i wtedy plantujecie spike'a. Macie wtedy widok z jaskini, więc wiecie co robić, moi mili. Wygrywajcie. Breeze side B. Dobra, kochany widzu, ten plant będzie typowy pod okno. Stawiacie sobie walla tutaj albo tutaj, zależy od was. I jedna osoba stoi w oknie, pilnując tego spike'a, a ktoś inny może stać pod nią i ją asekurować. No i łatwy winek. Okej, kolejny to stawiacie sobie walla w tym miejscu, jeżeli macie sage oczywiście, i wtedy idziecie lekko na backside'a, pilnujecie swojego maleństwa, znaczy spike'a. Icebox side A. A więc tak, pierwszy skuteczny plant z wallem sage na tej mapie znajduje się w tym miejscu. Po postawieniu spike'a i ściany idziecie gdzieś się schować. Najlepiej u góry od strony spawna atakujących. Następny plant będzie w tym rogu. Po plantacji spike'a stawiacie walla oczywiście, jeżeli go posiadacie. Jest on po to, żeby odciąć widoczność
widoczność Spike'a oraz żeby trudniej było się do niego dostać. No i standardowo idziecie się ustawić jak totalni szefowie i wygrywacie rundę. Dobrze widzę, mój najukochańszy, co oczywiście subskrybuje mój kanał. Plantujesz sobie tutaj na rogu site'a Spike'a i stawiasz solidną lodową ścianę naszej Sage. Potem ustawiasz się gdzieś najlepiej u góry i ciśniesz borowików. Icebox site B. Okej, przechodzimy na site B i tutaj pierwszy plan, jaki wam pokażę, to jest on dosyć popularny i często używany przez graczy. Walicie sobie takiego walla oraz plantujecie Spike'a i szybciutko zbijacie się na tyły site'a, a potem bombardujecie przeciwników swoimi mocami i pociskami. Kolejny mocny plant, o którym niektórzy nie wiedzą, to jest on tutaj, w tym miejscu. A dlaczego mocny, to już wam pokazuję. Przebiegacie sobie na drugą stronę i możecie strzelać z drugiej strony, bądź rozstawić się z granatami Killjoy czy line-upami Viper. Szczególnie polecam tego planta w sytuacji 1v1. Dobra, ostatni ciekawy plant na tej mapie jest właśnie w tym miejscu, ale on jest tylko spoko, gdy macie Sage z wallem. Jak jej nie macie, to w ogóle nie ma co tutaj gadać. Lecimy do następnej mapy. Heaven, site A. Dobra, co do tej mapy, pokażę wam fajnego planta na każdym sajcie jednego, bo ona jest mega duża i już jest to grubsza sprawa, a jak widzicie odcinek jest mega długi, aż za długi. Zastanawiałem się, czy nie podzielić go na dwie części, ale stwierdziłem, że fajnie będzie, jak będziecie mieli wszystko w jednym materiale oraz rozpisane co i jak. Dlatego mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę, no więc przejdźmy do planta. Dobra, plant na sajcie A to jest taki, że w stronę loga plantujecie Spike'a, ale to tylko bait, wyjdziecie się ustawić pod oknem i zabijacie każdego, kto wejdzie. Ja dosyć często tak robię i bardzo wam polecam tą opcję. Plant na B wygląda tak, jeżeli posiadacie walla, możecie go walnąć tak jak ja i podkładacie Spike'a tak, że widzicie go z okna. No i macie wina. Natomiast na sajcie C stawiacie sobie Spike'a na longa tak, żebyście mogli go widzieć. Jeżeli masz walla, polecam postawić go tutaj, a jak nie, to nie szkodzi. Również możecie stanąć sobie o tutaj i robisz wtedy oro. Dobrze, doszliśmy do końca materiału. Ten film był strasznie czasochłonny do nagrania i zmontowania. Zajęło mi to 3 dni, poświęciłem na niego dużo czasu, bo chciałem, żeby początkujący gracze mogli się czegoś nauczyć. Były te trochę podstawowe planty, o których dużo osób już wie i te fajniejsze, o których mniejszość osób ma pojęcie. Specjalnie film zrobiłem długi i bardzo ładny, żeby można było pojąć, o co w nim chodzi i jak plantować. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę łapką w górę, postarajmy się wbić 65 łapek w górę oraz jak wiadomo, zostawcie suba, bo lecimy po 3000. Żegnam was, ja, Kri, cześć.